Hej, cześć. Dziś będzie taka mini-udawana rozmowa z klientem, dzięki której dowiecie się, jak dowiedzieć się, w jakim budżecie chciałby się zamknąć nasz klient. Zazwyczaj, jak zapytacie klienta, będę mówił oczywiście na przykładzie strony internetowych: hej, jaki masz budżet na stronę internetową?, to on zazwyczaj odpowie, że nie wiem, mimo że w większości przypadków on wie, ile ewentualnie chciałby wydać lub w jakich przedziałach. Yy, się zmieścić, że tak powiem. Więc jak to zrobić, żeby ten klient w miarę nam zdradził, ile on chce wydać, jaki to jest w ogóle rząd wielkości? Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że oczywiście hej, nie wiem, Marcin, yy, o, o jakim budżecie mówimy, yy, jak mi podasz ten budżet, to ja postaram się dobrać ewentualnie, jak, jakiego rodzaju usługi mógłbym w tym budżecie zmieścić. No i klient odpowiada, że on nie ma pojęcia. No to ja mówię mu, Marcin, a. Myślisz, że jest to budżet w zasadzie w przedziale, nie wiem, tysiąca funtów do dwóch tysięcy, czy może 2000 do 5000, czy może pięć tysięcy do dziesięć tysięcy. Oczywiście strzelam teraz, ale fajnie, żeby te widełki były w miarę jakoś rozłożone. No i jeżeli tak zapytacie klienta, to wierzcie mi, że on wybierze któryś z przedziałów. I teraz, jak wybierze najniższy, no to wiecie, że to jest klient, który chce jak najtaniej. Jeżeli wybierze coś po środku, i przykładowo ten środkowy próg to jest, nie wiem, od 3000 do 6000. On ma jakąś rozpiętość, więc dokładnie wciąż nie wiemy, czy to jest 3000 czy 6, więc zadajecie kolejne pytanie. Ale myślisz, że to jest bliżej 3000 czy bliżej 6000? I w tym momencie klient wybierze którym znowu z odpowiedzi i da wam to już pełne rozeznanie, w jakim on działa w budżecie. Oczywiście, w zależności od waszego cennika. Wymyślcie sobie te przedziały tak, aby one po prostu pasowały do waszych cen, żebyście wiedzieli, kiedy ten klient jest tak naprawdę waszym klientem. Bo tak jak mówię, jak wybierze najniższy przedział, a Wy zazwyczaj nie schodzicie poniżej drugiego progu. No to wiecie, że ten klient po prostu nie jest dla was. No i po prostu się nie dogadacie. Nie ma sensu, wiadomo, pracować z każdym klientem. O tym już nie raz wam mówiłem. Także spróbujcie tej techniki, gwarantuję wam, że to pięknie działa. Super jak potwierdzicie to w komentarzu, że u kogoś z was to zadziałało, będzie to e, pomocne też dla innych ludzi, którzy nie wierzą w to, co mówię, bo wiem, że jest taka grupa ludzi. A pamiętajcie, że wszystko co tutaj mówię, przetestowałem u siebie osobiście lub w firmach e, moich klientów, którym też pomagam e, rozkręcać sprzedaż. Także jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć, bye bye, hej!